Ten film jest potrzebny, aby zrozumieć niektóre podstawy mechaniki kwantowej. Dlaczego jest potrzebny ten eksperyment z dwiema szczelinami, dualizm korpuskularno-falowy? Dlaczego potrzebna superpozycja i ogólnie, aby zrozumieć przynajmniej coś w mechanice kwantowej? Zaczynajmy. Często można usłyszeć, że światło jest falą lub że foton jest cząstką elementarną, albo że światło jest falą i cząstką jednocześnie, lub w bardziej naukowej terminologii ma dualizm korpuskularno-falowy. Nasz mózg jest tak zaprojektowany, że nie lubi sprzeczności. Chce dokładnie wiedzieć, czym jest światło, cząstką lub falą. Chce wiedzieć, jak to wyobrazić i jak to wygląda w rzeczywistości. Ale mechanika kwantowa często nie daje odpowiedzi na takie pytanie. Ona nie jest logiczna ani intuicyjna, ale mimo to spróbujemy to wszystko opisać. Jeśli usłyszysz słowo cząstka, zwykle jeszcze można usłyszeć korpuskula lub kwant, to wyobrażasz sobie takie kulki. A jeśli usłyszysz słowo fala, wyobrażasz sobie falę, co jest logiczne. Użyjemy też takich porównań w celu wyjaśnienia skomplikowanych rzeczy. W tym filmie prawie zawsze będę mówić o fotonach, to znaczy o świetle, ponieważ światło z łatwością wykazuje właściwości fal i cząstek. Ale musisz pamiętać, że wszystkie cząstki elementarne, elektrony, kwarki, neutrina, a nawet atomy, mają dualizm korpuskularno-falowy. Co więcej, nawet planety i ogólnie wszystko ma dualizm korpuskularno-falowy, ale właściwości fal w nich przejawiają się w pewnych warunkach, które są łatwiejsze do wytworzenia dla fotonów. Dlaczego więc mówią, że światło jest falą? Dowodzą tego eksperymenty, które można przeprowadzić w domu. Zaraz wyjaśnię więcej szczegółów. Wiemy, że fale, na przykład na wodzie, mają taką właściwość jak interferencja. Jest to nakładanie fal jedna na drugą. Podobny wzór interferencji można łatwo zrobić samemu. Jeśli umieścisz barierę dla fal i zrobisz w nim dwie szczeliny, wówczas szczeliny te staną się źródłem fal wtórnych i za barierą zobaczymy taki obraz. Jeśli umieścisz ekran za tymi falami, który pokazuje siłę uderzenia fal, otrzymamy taki wynik, że jest tutaj największa siła uderzenia i że maleje po bokach, a gdzie nie ma uderzeń, tam fale nakładają się na siebie tak, że ich siła uderzenia bardzo mała. Wcześniej uważano, że światło składa się z małych cząstek, ale Thomas Young przeprowadził taki eksperyment i odkrył, że jeśli to samo zrobić dla światła, to znaczy po prostu świecić na ekran przez dwie szczeliny, uzyskamy dokładnie ten sam obraz. Prawda, nie zawsze tak jest. Zobacz, o co chodzi. Aby uzyskać taki obraz, konieczne jest, aby fale stąd były koherentne. Jeśli prostymi słowami, to koherentne fale oznacza, że one są takie same. Na przykład, jeśli rzucisz tutaj kamień lub popłyniesz tam, to zrujnuje koherencję fal. Nastąpi dekoherencja, to znaczy fale nie będą takie same, a wzór interferencji zniknie. Nawiasem mówiąc, dekoherencja jest głównym powodem, przez który nie powstał jeszcze normalny komputer kwantowy, a także powodem, przez który nie widzimy kota martwego i żywego jednocześnie. Możesz zmniejszyć jedną szczelinę, a drugą zostawić szerszą. Wzór interferencji również zniknie. To samo dotyczy światła. Jeśli szczeliny są różnych rozmiarów, jeśli coś przeszkadza tutaj, lub jeśli amplituda fali jest tak mała, że fala po prostu przechodzi przez szczeliny i nie rozpada się na mniejsze fale, lub szczelina jest tak duża, że promień światła całkiem przechodzi przez nią. Przez to wszystko fale nie będą już koherentne, a interferencja na ekranie zniknie. To samo stanie się, jeśli świecić na szczeliny zwykłą żarówką. Fale nie będą w tym przypadku koherentne i nie będzie interferencji, ale na przykład laser ma koherentne fale i on będzie tworzyć wzór interferencji. Oznacza to, że zachowanie światła i zachowanie fal na wodzie są bardzo podobne. Wynika z tego, że światło ma właściwości fal. Istnieje inne potwierdzenie tego, linki w opisie. Dlaczego mówi się, że światło składa się z fotonów, to znaczy korpuskul, kwantów, jeśli ono jest falą? I oto dlaczego. Jest jakaś fala światła, ta fala ma energię. Jeśli zaczniesz redukować tę energię, okaże się, że nie można jej zredukować do nieskończoności. Jest pewna minimalna część energii, ta najmniejsza część energii falowej jest cząsteczką światła lub kwantem światła, czyli fotonem.
Eksperymentalnie można to zaobserwować w efekcie fotoelektrycznym, gdy światło pada na płytę, a następnie elektrony odlatują z tej płyty. Wydaje się, że jeśli powiększyć ilość światła, to znaczy emitować większą ilość energii, to elektrony wylecą z płyty też z większą prędkością i z większą ilością energii. Ale tak się nie dzieje. Elektrony lecą z tą samą prędkością i taką samą ilością energii. Ale jeśli świecić inną częstotliwością, na przykład nie czerwonym światłem, które ma niską częstotliwość, ale światłem fioletowym, wtedy prędkość elektronów i ich energia wzrosną. Dzieje się tak, ponieważ elektron nie pochłania ciągle fale światła, ale pochłania najmniejsze części, fotony. I energia tych fotonów jest wyższa, jeśli częstotliwość fali jest wyższa. Niemożliwe jest nieskończenie zmniejszać tych porcji, jest pewny minimum. To jest podobnie jak w fali wody. Jej kwant, czyli najmniejsza część, możemy porównać z molekułą wody. Kolejnym eksperymentalnym dowodem korpuskularnej natury światła jest historia katastrofy w nadfiolecie, którą omawiam bardziej szczegółowo w moim pierwszym filmie o mechanice kwantowej. Ponadto istnieje efekt Comptona, który również dowodzi to, że istnieją kwanty, najmniejsze części światła, czyli fotony. Wszystkie linki będą w opisie, jeśli chcesz przestudiować ten temat bardziej szczegółowo. Przypominam, że to samo można powiedzieć o elektronach, które łatwiej pokazują swoją korpuskularną naturę. Dlatego prawie zawsze są rysowane jako takie kulki, ale oni wykazują także właściwości falowe. W rzeczywistości to nawet protony w jądrze atomu i cząsteczki ogólnie wykazują zarówno właściwości falowe, jak i korpuskularne. Dla wielu może się to wydawać szalone, jeśli z fotonem jeszcze to łatwo zrozumieć, to kiedy mówię o atomach i cząsteczkach, coś wewnątrz nie chce odbierać taką informację. Wielu, przez niewiedzę lub dla uproszczenia, powie, że świat jest podzielony na kwantowy i klasyczny, a mikroobiekty w świecie kwantowym mogą być zarówno falą, jak i cząstką. Ale tak nie jest. Świat nie jest podzielony na kwantowy i klasyczny. On zawsze jest kwantowy, w tym sensie, jakim został założony przez ojców założycieli mechaniki kwantowej. Wszystko, od fotonów, atomów, do ludzi, planet, gwiazd i galaktyk, wykazuje właściwości fal i cząstek. Tylko dla dużych obiektów o dużej masie, długość fali jest po prostu nieistotna, więc nie możemy zarejestrować jej naszymi narządami zmysłowymi ani detektorami. Wynika to wszystko z twierdzenia de Broglie, które również zostało potwierdzone eksperymentalnie. Na przykład, jeśli piłka ma 200 g masy i porusza się z prędkością 3 m na sekundę, to jej długość fali wyniesie około 10 do minus 31 potęgi centymetrów. Więc nie możemy zobaczyć właściwości falowych takich obiektów, ale oni nie znikają. Nie ma czegoś takiego, że foton może wykazywać właściwości fali lub cząstki, a planeta nie. Co więcej, cząstkę można opisać matematycznie równaniami jako punkt, obiekt 0D, a falę można opisać innymi równaniami dla fali i otrzymamy dokładne wyniki zgodne z obserwacją eksperymentalną. Czy zauważyłeś, że mówię o wszystkim jako przejaw właściwości fal lub cząstek? Można odnieść wrażenie, że w niektórych sytuacjach światło jest falą, a w innych jest taką kulą. Na przykład, że istnieją takie kulki światła, czyli fotony. Oni uderzają w elektrony i te wylatują z płyty, a tutaj fala światła interferuje z inną falą. Cóż, zróbmy tak. Najpierw zobaczmy, jak zachowują się zwykłe kule żelazne. Jeśli strzelamy zwykłymi kulkami, na przykład z żelaza, nie będziemy nawet musieli przeprowadzać eksperymentu. Intuicyjnie jasne jest, że będzie to. A na ekranie pozostaną ślady dwóch takich pasków. Zacznijmy robić to samo, tylko z pojedynczymi fotonami i tylko z jedną szczeliną. W oryginalnym eksperymencie strzelali elektronami, ale nie ma tutaj różnicy. Jakiekolwiek cząstki można wyobrazić na miejscu elektronów. I nie jest to już doświadczenie Junga, to kolejny eksperyment zrobiony później. Otrzymamy taki obraz, co jest logiczne. Teraz otwórzmy drugą szczelinę i zacznijmy przez nią strzelać pojedynczymi fotonami. Wydawałoby się, że fotony powinny pozostawić dwa paski na ekranie, ale jeśli poczekasz, utworzą obraz interferencyjny. Ale dlaczego tak? Dlaczego cząstki światła
Фотони, навіть якщо сон увольняне поєдинчо, не творжуємо двох пасків, але взор інтерференції. От те хвилі починаємося проблеми зі зрозумінням вшрід люді, як то можливо, що фотони люб електрони, а навіть цілі частечки можуть створити образ інтерференційний, якщо сон увольняне поєдинчо. Для чого поєдинчі частки заховуємося як фали? В речовістощі існює віле вияснень, можна є латво зналищ в інтернеті. Найправдоподобніше ніц не зрозумієш тих вияснень. Збачмо, цо в'єми напевно, а чого не в'єми. Ото, цо в'єми напевно. Пам'ятаєш, що тут заховання фал можна описати математичні, а чонське можна математичні описати як пункт. То всього діяло добре, але цо з віддільним чонстечком, яка робить такий взор, як то описати? Тут входзом в гре постулати механіки квантової. З засади неозначеності Гайзенберга в'єми, що не можна одночасно зміжити двох властивостей частки, наприклад, пренкості і положення частки. Для чого так? Поняваш, як повідомив повище, ствердження де Бройля виніка, що всього на тим світі має властивості зарівно частинок, як і фал. Але мали об'єкти добре виказуємо властивості фал, więc як можна зміжити позиції і пренкость частки в фалі? Віле особ уважа, що є то проблем наших детекторів люб мікроскопів, але так не є. То фундаментальне право натури, так діяло наш свят. Для того została впроваджена концепція суперпозиції. В нашому випадку вважаємо, що частка приходила всіми можливими стежками, через першу, другу щілину і через віле інших стежок одночасно, інтерферуючи сама з собою і творючи образ інтерференції на екрані. Виніка з того, що не можемо докладно відчити, де частка ударить в екран, але можемо облічити правдоподобенство за допомогою функції фалової. Вілу пове, що то є YouTube, а не якийсь університет. Виясні мені то нормальні, а не своїми мудрими взорами. Добре? Не єстем експертом в моделуванню 3D, але якщо звізуалізуєш функцію фалову, суперпозиція, отримаєш щось такого. Є то пістолет, який стріляє частками, то є плита з двома щілинами, а на тим екрані узискуєш образ інтерференційний. І то є функція фалова в моменті перед здеженням з екраном. Належить то пам'ятати, поніваж в моменті прийшя через щеліни функція фалова буде виглядати так. Так więc частка тут є в всіх місцях нараз. Тутай, там. Є в суперпозиції, творжуючи таком хмуре правдоподобєнство і інтерферуючи саме в себе. І не трудно зрозуміти, що якщо хочемо довідатися, де є частка, то найправдоподобніше буде тутай, а не тутай. Але є то тільки правдоподобєнство. Напевно, можемо познати положення частки допіро по поміжі. Но то поміжимо і побачимо, через яку щеліну приходить частка. В тим цілу уміщаємо детектор в поближу щелін. Аби це ж викрити, побачити, то мусимо на то посвітити. Детектор, звикле лазер, в моменті поміру виконує подобний процес до лампи блискової апарату. А więc в часі поміру свічимо на частки і справдзаємо її локалізацію, через яку щеліна прийшла. Але отсюду зникнув образ інтерференційний на екрані. На екрані з'явилися два паски. Як то можливо? Пам'ятаєш, що частка інтерферує ще сама з собою? І пам'ятаєте, що ще стане, якщо фали на воді витворюють подобний взор інтерференції, а ми жуцами тут камінь, люб в якийсь спосіб псуємо когерентність фал. Вистанпує декогеренція, і інтерференція зніка. Що ще стане, якщо почнемо викривати положення частки? То є як вжуцення тут каміння до води, бо детектор свічі своїми фалами. Настонпі декогеренція. Частка не буде могла інтерферувати і не витворює взору інтерференції. Довідуємо ще о локалізації частки, але встанпує колапс функції фалової, чилі вона зніка. Повідьмо, що є то функція фалова, суперпозиція частки. І якщо спробуємо зналищ місце положення частки, то настонпі колапс функції фалової. Та фала правдоподобєнства попросту знікне, позостання єдна частка, яка і творжує взор з двох пасків. Зараз всього видає ще ясне, але описалим копенгаском інтерпретація того експерименту. Не відповідає на всі питання і впроваджує поняття обсервації люб поміру. Є то сам. Без поміру і обсерватора нема сенсу то всього. Сама функція фалова не існує, то тільки абстракція математична. Не існує процесу переходження через щеліни, якщо не заобсервуєш того. А якщо тут процес декогеренції є плинний, то заламання функції фалової є натихмістове.
Jest wiele innych питань і інтерпретації, але порозмовляємо о тим, а також шчегулово о суперпозиції, засаді неозначеності і інших речах в наступних фільмах. В тим фільмі мусяли уділити відповіді на питання о дуалізмі корпускулярно-фаловим, więc в кінцу світло є частко чи фалом. З того експерименту виникає, що зарівно частко, як і фалом, єдночасно. Не можемо собі виобразити то, описати. Jest to coś pomiędzy cząstką a falą. Nikt nie wie dokładnie, jak to wygląda i co się tutaj dzieje, gdy strzelamy pojedyncze cząstki. Tak, możemy powiedzieć, że w niektórych sytuacjach łatwiej jest zobaczyć właściwości fali, a w innych cząstki. Ale jest to tylko przybliżenie. Na razie nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jak to wygląda. Podobnie jak nie możemy sobie wyobrazić, jak wygląda Tesseract, a nie jego projekcje. Tak, istnieją podobne wiadomości i zdjęcia, rzekomość światła jako fali i cząstki, ale nie daje to żadnego prawdziwego pojęcia. Nie jest to nawet przybliżenie, nie jest jasne co to w ogóle. W sumie mamy mechanikę kwantową, matematykę, która doskonale wszystko opisuje, ale nie mamy dokładnych wyjaśnień, dokładnych słów opisujących to, co się dzieje. Dlatego wszystko to są cząstki i fale jednocześnie. Jak to sobie poprawnie wyobrazić? Nikt nie wie.